ostatni odcinek przed wylotem na Arnold Classic World Championship 2019. Opowiem o podróży, sprawach organizacyjnych, konkurencji niespodziankę i w tym filmiku będzie też recenzja odzieży i akcesoriów CEP. Zapraszam do oglądania. Więc tak, do USA wylatuję 27 lutego. Lecę z Poznania do Frankfurtu, potem godzinkę czekam i lot do Chicago. Tak, lot z Frankfurtu do Chicago będzie trwał 8,5 godziny, potem znów czekam godzinkę i lecę do Chicago do Columbus. Na miejscu będę około godziny 17 czasu amerykańskiego, ponieważ różnica czasu wynosi 6 godzin w tył. Podróż do najnieprzyjemniejszych nie należy. Dlaczego? Bo łatwo się domyślić. Zawsze miałem tego pecha, że niestety łapało mnie przeziębienie. W samolocie jeden raz w roku 2016 i nawet w 2017 byłem dość mocno chory, miałem gorączkę i na zawadek brałem na własną odpowiedzialność. Wiadomo, że to mądro to nie jest, ale w takim momencie człowiek nie myśli zbyt rozsądnie. Moim celem było wygrać bez względu na wszystko. Druga sprawa, nie mogłem zawieść tych, którzy bardzo mi pomagali w tym, żebym się znalazł w USA i wystartował. Żeby móc lecieć do Stanów, trzeba otrzymać wizę. Czasami zdarza się, że niestety sportowcy nie dostają, nie otrzymują wizy. Ja mam wizę już od 2015 roku, na 10 lat, bo wtedy leciałem pierwszy raz na Arnold Classic World Championship, więc to mam już za sobą, już mam to za sobą z głowy. Szukanie lotu też zajmuje trochę czasu. Zawsze szukam takiego, żeby lecieć jak najkrócej. Nie czekać na lotniska godzinami. Takie były loty. Są droższe, im krócej, tym podróż trwa, tym mniej. Będę zmęczony, mniejsze szanse na złapanie jakiegoś świństwa. Stres, zmęczenie osłabia odporność. Poza tym teraz taki okres grypowy, więc nie trudno to złapać. Słuchajcie, ja mam zawsze problem z tym, że podczas lotu puchną mi straszne nogi. Chciałem zamówić skarpety kompresyjne jakiejś porządnej firmy. Trafiłem na stronę CEP Polska, która w swojej ofercie posiada odzież kompresyjną, podkalonówki, kompresyjne ochraniacze na kolana, łokcie i tak dalej. Doradzili mi, żebym zamiast podkalonówek założył do samolotu specjalne spodnie regeneracyjne, które posiadają bardzo silną kompresję, wspierają krążenie, pomagają uniknąć zatorów. Noszę je już od jakiegoś czasu po treningach w celu regeneracji, ponieważ pomagają mi w usuwaniu mleczanów z mięśni. Bardzo fajna sprawa. Na samych zawodach będę miał ubrane podkolanówki ściągacze CEP, które już przetestowałem w czasie przygotowań. Naprawdę czuć różnicę między takimi tanimi skarpetami kompresyjnymi a tymi firmy CEP. Zupełnie inna kompresja, są wygodne, mimo że dają mocną kompresję, nie ma w nich takiego czucia, żeby je bardzo ściskało. Skarpety, jak inne akcesoria, są dobierane według obwodów, co w moim przypadku ma znaczenie, bo w łydce mam 45 cm, tak, w udzie mam 75 w udzie. No to trochę można to się porównać. Zakładanie nie należy dla mnie na łatwiejsze. Ale przy mocnej kompresji to zrozumiałe. Jestem ciekaw, jak po tylu godzinach w samolocie będą wyglądały moje nogi dzięki tym spodniom regeneracyjnym. Na pewno dam znać, więc śledźcie moje instatory, fanpage, Facebook. Po przylocie do USA będzie czekać mój kolega Tomek, który mi pomaga we wszystkim, jak zawsze. Dzięki, Tomek, za pomoc.
najlepiej, to wszystko ci wychodzi i zawsze fajnie się trzymamy, to jest fajne, pomagać to pomagać, dziękuję ci bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeśli chodzi o ważenie, ważenie 28 lutego rano o godzinie chyba 9. Ja akurat się ważę, nie muszę pilnować wagi do 105, bo niestety nie mogę wystartować, więc startuję w Open, jak wcześniej mówiłem. Oni tam dają koszulki, jakieś akcesoria i tak dalej. Dobra, przechodzimy do omówienia zasad, jak wygląda na Stanach, na tych zawodach. Są 3-4 stanowiska, zależy. Są mała kategoria, średnia i duża. Ciężary są dobrane do każdej kategorii. Co jeszcze? Startujemy. Każdy ma swojego sędziego. Sędzia jak sędzia. Trzeba po prostu wykonywać prawidłowe zadania. Jeśli wykonuje sędzia, nie ma nic przeciwności tam, w sensie, że źle czy coś tam od tego. Zawody się odbywają na dużej, potężnej hali. Wiadomo, Arnold Classic USA to jest największa impreza chyba świata. Zawody trwają. Myślę, że pierwszy dzień będą trwały, no trwają długo, no 5 nawet do 6 godzin. Więc no, człowiek musi naprawdę się do tego przyzwyczaić. Ja jestem przyzwyczajony, ale jest męczące. Finał na scenie jak wygląda? No jak przejdziemy tą samą eliminację, to finał jest na scenie. Są dwie konkurencje. To łączona, co wcześniej mówiłem. No i ta niespodzianka, która, jak to mówiłem, niespodzianka będzie martwy ciąg. No tak jak kiedyś mamy w Polsce, mówimy, że to no sidło. No sidło o wadze 333 kg akurat w Open. Bez pasków, które pomagają utrzymać uchwyt. No i trzeba będzie wykonać to w minutę. Te 333 kg. Jak najwięcej ruchów. Dzisiaj ostatnia wizyta w komorze nerwowarycznej. Nerwowary for life. Dziękuję szefostwu całemu, że mogłem tutaj się zregenerować jak najmocniej. To jest właśnie najlepsze, co może być. Wracam do domu, pakuję się i uciekam na jeden dzień na wież. Zrelaksować się z moimi dziewczynami, pogadam z teściami. Może po drodze, jak będę jechał do Poznania, to może wskoczę na chwilę do mamy na herbatkę. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby zdrówko dopisało, żeby mnie żadne przeziębienie nie dopadło w samolocie. No i czekajcie na informacje z zawodu. Postaramy się z Tomkiem wrzucać jak najwięcej informacji. Pozdrawiam, do zobaczenia. Polska siła! Pamiętajcie, Kukaj nigdy nie odpuści.